Rok temu w maju European Startup Days gościło Państwa i przyznano wówczas wyróżnienie dla Państwa pomysłu. Jak Państwo wspominają to wydarzenie? Znaczy przede wszystkim no, bardzo pozytywnie. Jednak wydarzenie jest wydarzeniem dużej rangi, więc liczyliśmy na to, że dzięki temu zyskamy trochę rozgłosu, będziemy mogli wypromować swoją markę. No i tak się stało na dobrą sprawę. Także jesteśmy bardzo zadowoleni. Kiedy patrzy Pan na Państwa pomysł i na Państwa firmę w maju 2017 roku, a dzisiaj, co się zmieniło przez ten czas? Jeżeli chodzi o produkt, no to oczywiście doskonalimy go na bieżąco, ale jednym z takich najważniejszych wyznaczników, jak mi się wydaje, jeżeli chodzi o rozwój naszej firmy, to jest poziom zatrudnienia. W maju zeszłego roku w zasadzie zatrudnialiśmy na stale 4 osoby. W tej chwili jest to 17, a od maja, czyli rok później, będzie już to 20 osób. Mógłby Pan nam pokrótce uzasadnić, skąd taki skok zatrudnienia? Pracujemy nad rozwojem produktu. Dostaliśmy również dofinansowanie do rozwoju właśnie jego z NCBiR-u. Także realizujemy grant, zatrudniamy programistów, którzy pracują nad ulepszaniem naszego oprogramowania. Mógłby Pan się pochwalić tym, kto obecnie korzysta z Waszych produktów? Z naszych produktów w tej chwili korzystają zarówno producenci oświetlenia, takie firmy na przykład jak Schroeder, jak również właściciele infrastruktury, czyli na przykład miasta. A współpraca z miastami, jak się Państwu układa, czy jest jakiś opór, na który Państwo natrafiacie, czy raczej same sukcesy? To same sukcesy to byłoby fajnie, ale niestety tak nie jest. Opór jest w postaci zarówno procedur administracyjnych, które trwają, bo wszystko podlega procedurze zamówień publicznych. A druga kwestia to jest związana z samym finansowaniem przedsięwzięć, takie jak modernizacja oświetlenia. Gminy bardzo czekają, zwykle bardzo często czekają na dofinansowania, tak jak było na przykład dofinansowanie z programu SOWA, które w tej chwili ma swoją kontynuację. Także liczymy na to też, że ten rok bardzo pozytywnie wpłynie na i naszą sprzedaż i tak naprawdę na jakość świadczonych usług, bo właśnie program SOWA, druga edycja programu SOWA ma zostać sfinalizowana. Za rok, w maju 2019 roku, gdzie będziecie ze swoim produktem i ze swoim pomysłem? Za rok będziemy w Europie. W tej chwili zaczynamy wychodzić na rynki europejskie, są to Niemcy i Francja. Patrzymy też również na rynek amerykański, bo jest to jednak bardzo dynamicznie rozwijający się obszar, w którym chcemy również zaistnieć. Być może w przyszłym roku jeszcze nie Ameryka, ale Europa na pewno.